Cześć, tu Robert z Crazy Jeep Lovers. Dzisiaj nauczymy się, co robić w taktycznej sytuacji, kiedy na dworzu jest ładnie, a wasz Jeep wygląda tak. Potrzebujecie do tego rękawic taktycznych, odpowiednich narzędzi i niecałych 20 minut, co zaraz postaram się udowodnić. Zaczynamy! Czas, start! Najpierw odkręcamy śruby. Z drugiej strony też odkręcamy śruby. Teraz dla wygody otworzę wszystkie okna. Teraz zacznę odkręcać wewnętrzne śruby drzwi. Do wewnętrznych śrub użyję skrętarki, żeby było szybciej. I z powrotem na tamtą stronę. Zostały 3 minuty na zdjęcie dachu. Udało się. No dobra, może jeszcze nie zapiąłem tych materiałowych siatek przy drzwiach, ale zapomniałem, że je mam. Zawsze zajmowało to poniżej 20 minut. Więc... I z drugiej strony. Dobra, w tym momencie 28 minut prawie. Mógłbym skończyć, ale postanowiłem, że założę na dach etui, w którym było zapakowane. Oczywiście te boczne siatki jest opcjonalne wyposażenie. Jeśli ich nie macie, nie musicie ich dopinać. A tym bardziej nie musicie dopinać, jeżeli tak jak ja nie wieszacie tych drzwi na wieszakach. Bo wtedy nie mogę ich zawiesić. Dobra, zobaczmy teraz z tą siatką. To znaczy z etui. No i jak? Nie najładniej, ale nie będzie się kurzyło. Okej? 36 minut. Z takim pierdołami to dłużej, ale... No i to jednak porażka, słuchajcie, bo zapomniałem wkręcić zawiasy od drzwi. A najgorsze jest to, że właśnie te 50 spadła mi pomiędzy fotel a ręczny. Tam jest taka przepaść, z której już nic nie wraca. Fuck. Udało mi się znaleźć tę 50 u Karoliny w samochodzie. Może się nie zorientuje. Przykręcę teraz resztę. Może zauważyliście, że jak odkręcałem śruby, to odkręciłem tylko 7. To dlatego, że 8 została gwintem z tych drzwi rurowych. Przy odkręcaniu po prostu pękł i nie ma. Dobra, z drugiej strony. I teraz to już naprawdę koniec. Taką dobrą uwagą jest, jeżeli chcecie, żeby to poszło troszkę szybciej i wyrobić się jednak w tych 20 minutach, to nie zakładajcie rękawic taktycznych. Tylko przeszkadzają. Okej. Okay.